Café Muza. Dzień dobry, witamy Państwa w nowym roku, w pierwszej Café Muza w tym 2022 roku. No i witamy wspólnie z najznakomitszym gościem, jakiego można sobie wyobrazić tego dnia, o tej porze, w dwójce, maestro Wiesław Hoffman. Dzień dobry Państwu, bardzo Panu dziękuję za tak miłe powitanie, czyli ten nowy rok się zacznie bardzo dobrze wobec tego. Ja jestem głęboko przekonany, że nic lepszego nie mogło nam się zdarzyć tego dnia. Dziękuję bardzo. Drogi mistrzu, przede wszystkim dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie po, myślę, wyczerpujących wydarzeniach sylwestrowej nocy. Co się działo? Tak, no więc byłem w pracy, jak to się tak to mówi, ja. Ale bardzo przyjemnej pracy. Mianowicie mieliśmy koncert galowy, sylwestrowy w Filharmonii Świętokrzyskiej. Śpiewały dwie piękne panie obdarzone wspaniałymi głosami, pani Renata Dobosz i pani Justyna Dyla. Orkiestrą tamtejszą, która naprawdę bardzo pięknie gra, dyrygował maestro Jacek Rogala, który jest szefem tamtejszego teatru. Publiczność nam w sumie dopisała pomimo pandemii. Oczywiście nie była pełna sala ze względów bezpieczeństwa i tak dalej. Koncert skonstruowałem w ten sposób, że był to bukiet takich najpiękniejszych melodii, aby oczywiście pożegnać radośnie stary rok, który nie był oczywiście nadzwyczajny, i powitać z humorem nowy rok. Także byliśmy bardzo zadowoleni z tego koncertu. Publiczność nas nagrodziła owacją na stojąco. Nic więcej artyście do szczęścia nie potrzeba. A co pan wybrał do programu tego wieczoru? Więc to był taki program operetkowo-musicalowo-pieśniarski. Czyli mieliśmy pieśni neapolitańskie, mieliśmy pieśni weneckie. I to jest ciekawostka, bo pieśni neapolitańskie, jak rozmawiałem z pewnym historykiem muzyki z Włoch, więc pieśni neapolitańskie w sumie prawie wszystkie mówią o miłości. O miłości do kobiety, o miłości do miasta, o miłości do morza, o miłości do świętej Łucji, która jest patronką Neapolu i tak dalej. Natomiast pieśni z Wenecji to są pieśni, które opowiadają pewne historie, bo zarówno tam Visione Veneziana czy Veneziano, to są pieśni, które mówią, opowiadają jakąś historię, więc to mnie bardzo ujęło i takie pieśni przedstawiliśmy. Były arie operetkowe i oczywiście musicalowe, nieśmiertelne, przetańczyć całą noc. Także, no i oczywiście Strauss, który orkiestra grała znakomicie Straussa. Ja przypomniałem sobie, jak grali tę Polkę Tritsch Tratsch, że miałem zaszczyt występować pod batutą Bernsteina, prawda? I Bernstein opowiedział mi taką historyjkę, że mówi, wiesz, jechałem w Nowym Jorku w taksówce i zauważyłem, że na identyfikatorze jest napisane John Bernstein. Wobec tego pytam kierowcę, czy pan ma coś wspólnego z tym znanym kompozytorem. A kierowca mówi, a jest taki kompozytor? Ja mówię, on mówi, tak, jest taki kompozytor. Mówi, wie pan co, ja dzisiaj swoje auto oddałem do przeglądu, a to jest wóz mojego szefa. Ja, chwała Bogu, nie znam się na muzyce i nie mam z tym nic wspólnego. Nazywam się Strauss. To jeśli chodzi o nazwiska, wiem, że mieliśmy troszkę inaczej zaplanowany przebieg tej rozmowy, ale zaraz wrócimy do tego planu. Wie pan, jak to teraz jest, jak się wpisuje Hoffman w wyszukiwarkę internetową, to wie pan, czy imię pojawia się na pierwszej stronie? Krystian. A właśnie, jak panu z tym? Bardzo dobrze. Ja tak kocham, jak komuś dobrze idzie. Nawet pamiętam, że taki był tenor znakomity w San Francisco, Ermano Mauro. Rewelacyjnie śpiewał i on, pamiętam, że zawsze mnie pytał, Wiesław, powiedz mi, jak ja śpiewałem. A ja byłem tak zachwycony, że mu dobrze poszło, że mu świetnie wyszło. Był na przykład, zaraz wrócę do Krystiana, był na przykład taki znakomity tenor Bonisoli. Franco. I jeżeli coś było, on był bardzo nerwowy, bardzo często miał konflikt z publicznością nawet w czasie przedstawienia. I on, pamiętam, że był taki konflikt w San Francisco w pewnym momencie, że on powiedział, że on nie wyjdzie na scenę. I wtedy dyrektor do mnie zadzwonił, przyjdź, bo ty masz na niego wpływ i tak dalej. I ja przyszedłem i z nim porozmawiałem i argument był następujący. Mówię do niego, Franco, powiedz mi, kto jest najlepszym tenorem na świecie. A on siedzi, ja mówię, Bonisoli. I on mówi, to idę śpiewać. No i po prostu w ten sposób, jak jeśli chodzi o Krystiana, to Krystian od początku był taki rezolutny.
Pamiętam, jak pojechałem do Stanów, odwiedzić rodzinę tam, znaczy syna, żonę, syna i jego też, bo on ma jeszcze dwójkę rodzeństwa i on jest średni. Pamiętam, że on miał wtedy tak 7 lat i przyjechaliśmy z żoną i on mówi do mnie, dziadek, nauczę cię grać w Chińczyka. No więc ja mówię, dobrze, no to... I mówi, to jest bardzo proste, zrozumiesz to. No więc tak, i mówi, rzucasz kostkę, ile tych czarnych punktów wyjdzie, to tyle twój pionek skacze do przodu. Jest jedna zasada, ja mówię, jaka? Nigdy twój pionek nie może być przed moim, rozumiesz? Więc on był bardzo rezolutny, a jeśli chodzi o obecną sytuację, on jest niezwykle, co mi imponuje, niezwykle pracowity i taki ambitny. On chce, żeby każdy utwór, oczywiście oni komponuje też, gra na fortepianie, gra na trąbce i on za wszelką cenę chce, żeby to było naprawdę coś innego, coś po prostu połączone, żeby klasyczne śpiewanie było połączone z tym popem. I teraz oczywiście pan ma rację, ja idę sobie w Krakowie na plantach, bo miałem koncert taki Filharmonii Krakowskiej, prezentowaliśmy laureatów konkursu imienia Iwony Borowickiej, który to konkurs organizuje pani Ewa Warta-Śmietana i idę sobie i no ktoś mnie zna. I kiedyś jak mnie na plantach, tak, ktoś. Jak ktoś mnie rozpoznawał na plantach, to mówił, o idzie pan Ochman, a teraz mówię, o idzie dziadek Krystiana. No właśnie, to jest też taka myśl, która przyszła mi do głowy. To pozwoli pan, że ja znowu zmienię nasze wcześniejsze ustalenia i nie zaczniemy od programu, który pan zaproponował, czy raczej od utworu, który pan zaproponował na początek, tylko skoro mowa o Krystianie, niech zaśpiewa Krystian. Krystian Ochman śpiewał, a w studiu Wiesław Ochman, dziadek artysty. No, jak to jest z tą rolą artysty? To jest taka rola Prometeusza trochę. Najważniejsze, żeby sobie nie zdawać sprawy, że człowiek jest artystą, bo to bardzo męczy takiego człowieka. Wstaje rano i mówi, jestem artystą, muszę tak się zachować. Ja myślę, że artystą się bywa i w momencie, kiedy się wychodzi na scenę, trzeba zostawić wszystko, cały bagaż swoich jakichś zmartwień i tak dalej. Dlatego, że na przykład ja mogę tylko o sobie powiedzieć. Jeżeli wychodzę na scenę, to uważam, że cała publiczność wie to samo, co ja, umie to samo, co ja, tylko ja trochę lepiej śpiewam od nich. W związku z powyższym oni bardzo chętnie posłuchają. Ale jeśli chodzi o publiczność, ja traktuję ich po prostu jako równorzędnego partnera. Nie z pozycji estrady, że ja jestem artysta, ja coś tego. Poza tym jest jedna cecha publiczności nie tylko polskiej, a mianowicie... Publiczność od razu wyczuwa, czy ktoś przyjechał z tego powodu, że podpisał kontrakt, czy też przyjechał do nich, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat własnej sztuki, prawda, na temat repertuaru, który chce się zaprezentować. Jakoś ta publiczność to od razu wyczuwa. Nie wiem, jaki jest mechanizm tego, ale tak to jest. No, ja myślę, że publiczność w ogóle bardzo wiele wyczuwa właśnie poza sferą werbalną. Jest, myślę, czymś ważniejszym nawet niż to, co w słowach, czy nawet w jakimś geście, to jest to, co się dzieje w sferze tak, emocji. Tak, oczywiście. No, poza tym są artyści, którzy bardzo lubią rozmawiać z publicznością, prawda? I to jest ogromna zaleta, ale opowiadał mi mój przyjaciel Leonard Pietraszak, który ze swoją żoną Wando przekazali wspaniały zbiór obrazów uczniów Jana Stanisławskiego do Muzeum w Bydgoszczy. Opowiadał, że później było spotkanie z publicznością, z ludźmi, którzy, prawda, przyszli tam, żeby uhonorować go i ten prowadzący zaproponował, że może ktoś z państwa ma pytanie. I wstał pan i powiedział, chciałem się zapytać, jak to długo będzie trwało, bo ja mam o 8:30 autobus. Więc z publicznością trzeba bardzo ostrożnie też. A właśnie, zdarzył się panu kiedyś jakiś taki konflikt z publicznością? Taki, który właśnie powodował, że nie miał pan ochoty wyjść na scenę albo estradę? Nie miałem takiego konfliktu. Natomiast miałem takie piękne zdarzenie po debiucie w Metropolitan Operze. To były dwa takie etapy. Ja przyszedłem i byłem po premierze tych Niesporów Sycylijskich, znaczy po moim debiucie Niesporów Sycylijskich na scenie Metropolitan Opery. I w Metropolitan są nieduże garderoby. Malutkie są właściwie w sumie w stosunku do innych teatrów. I tam miałem takiego garderobianego Joe. On bardzo sympatyczny. Ja nie lubię, jak mnie ktoś ubiera.
Ja się sam ubierałem, więc on sobie siedział, tam drzemał i tak dalej. No i jak zszedłem już po tym, po niezwykłym aplauzie, byliśmy kilkakrotnie wywoływani, były niesamowite brawa, była wspaniała obsada, była Renata Scotto, był Ruggiero Raimondi, był Pablo Elvira, dyrygował Jimmy Levine tym przedstawieniem. I ja usiadłem w garderobie, ja byłem taki, no, taki smutnawy. I on mówi do mnie, Mr. Rochman, ja nie pamiętam takiego debiutu, pan naprawdę wspaniały, dlaczego pan jest smutny? A ja mu wtedy powiedziałem, że ja żałuję, że ci ludzie, którzy pracowali nade mną, nad moim rozwojem, że oni już są u stwórcy i że oni o tym się nie dowiedzą. A on mówi, w 100% się dowiedzą. W 100% się dowiedzą. I to, i oczywiście po tym wychodzi się i tam jest taka salka, w której są ludzie, którzy czekają na autografy. I przypominam sobie, że tam taki, oczywiście staliśmy, rozdawaliśmy autografy i tam taki pan był w kapelusiku, który ciągle do mnie machał tak dłonią i tak dalej. Więc myślę sobie, jakiś miły człowiek i tak dalej. No więc jak już on podszedł do mnie, to ja mówię, how are you? A on mówi, ja jestem z Kielc. No więc jak z Kielc, no to po polsku. Mówię do niego, podobał się panu spektakl? A on mówi, średnio, ale pan dobry, pan najgłośniej śpiewał. No więc to był taki pierwszy znakomity komplement, jaki dostałem po występie w Metropolitan Operze. To były te słynne nieszpory. To były słynne nieszpory sycylijskie. Strasznie trudna opera. 5 aktów. To jest w ogóle, siedzi się i się czeka i się czeka. Później się wychodzi, śpiewa się i śpiewa i śpiewa. Mieliśmy te pierwsze nieszpory i pierwszy raz wystawione tak w Europie w tej nowej wersji, który opracował Kurt Honolka. I to dyrygował Nello Santi. Znakomicie dyrygował. Wspaniały dyrygent. To było w operze w Hamburgu. To było sensacyjne przedstawienie zrobione przez Johna Dextera, absolutnie nowoczesne, ale bez deptania libretta, bez kopania muzyki, no super zrobił przedstawienie ten John Dexter. On był wielkim reżyserem i miał jedną cechę charakterystyczną, mianowicie jak wchodził na scenę, zdejmował pantofle i wchodził w skarpetkach. Ja nie zdążyłem go zapytać, dlaczego. Dlaczego? Czy z szacunku? Czy z wygody? Ale bardzo lubił pokazywać, prawda? Pokazywać, jak się powinno zagrać. A to nie wszyscy lubią. Ja przypominam sobie, jak mieliśmy w Salzburgu Salome z Herbertem von Karajanem, który reżyserował to też. No i tamten narrabot w pewnym momencie popełnia samobójstwo. A ja miałem to wytrenowane niesamowicie, bo bardzo lubię umierać na scenie w operze, bo no, powiedzą, no marnie śpiewał, ale umarł. No, to, efektownie. Więc tak, efektownie. I miałem to opracowane idealnie, bo w Cavaradossi. Padałem po prostu jak kloc po tych strzałach i to wszystkim się bardzo podobało, więc miałem to opracowane naprawdę znakomicie i popełniłem to samobójstwo i Karajan mówi, naj, Herr Rochman, naj, mówił do mnie Herr Rochman od momentu, kiedy się dowiedział, że ja skończyłem Akademię Górniczo-Hutniczą. I no i, bo tak to mówił bez Herr. No i mówi, Herr, ich zeigen, ja panu pokażę. No, mógł i do pana mówić inżynierze. Tak. I wszedł na scenę ze swoimi asystentami, no i wykonał to samobójstwo. No więc ja mówię, czy mam to zrobić tak jak pan? On mówi, tak. No więc ja zrobiłem dosłownie tak, jak on to zrobił. I on mówi, das ist schrecklich, to jest coś okropnego. Więc i pyta asystentów, czy zrobił tak, jak ja robiłem, a oni mówią, ulepszył. Więc i tak to się skończył. I on mówi, niech pan robi tak, jak pan robił. No właśnie, skoro wymienił pan Toskę, Cavaradossiego, czyli Toskę, to z jaką sceną najbardziej się panu kojarzy ta opera? No jednak z ostatnią sceną. Z po prostu Arią Cavaradossiego, która jest fenomenalnie napisana, dramaturgicznie wstawiona, rewelacyjnie, a poza tym ma coś takiego, jest to wewnętrzny monolog, który daje szalone możliwości do popisu, bo ten pierwszy recitativ, prawda, ten taki, taka zaduma, prawda, e luce van le stelle, to wszystko powinno być takie, no jak gdyby przypomniał sobie coś, zamarzyło mu się coś, a nie ten, jak to rozpoczyna, e luce van le stelle, to jest zupełnie, jest to wspaniała aria. Ale w Tosce oczywiście ja miałem różne historie, mianowicie przypominam sobie takie przedstawienie w Teatrze Wielkim w Warszawie. Śpiewała Hanna Rumowska, zresztą znakomity sopran. I
wracając z Hamburga i coś mi się stało z szyją, z kręgosłupem. Po prostu nie mogłem głowy obrócić, tak. Mm-hmm. I w dniu przedstawienia poszliśmy, już nie będę wymieniał, do znakomitego pana profesora, który zrobił mi jakiś zastrzyk tam gdzieś w rejon kręgosłupa czy coś i tak dalej i dał, mówi, ten proszek niech pan weźmie przed przedstawieniem. No i ja wziąłem ten proszek. Szło jako tako. I w drugim akcie, kiedy Cavaradossi wchodzi i rozmawia ze Skarpią. I śpiewał to Robert Młynarski, tego Skarpia. I proszę sobie wyobrazić, tam jest... Tal violenza zaczyna Cavaradossi, prawda? Tal violenza. Kawalier wypiacza komodarwi, śpiewa, prawda, akondarci. I ja zaśpiewałem wszystko za niego i za siebie. Nie dałem mu dojść do szatni. Co on usta otworzył, to ja już byłem szybszy i zaśpiewałem za niego. On był zdumiony, ale to nic nie zaszkodziło, bo ja śpiewałem w rytmie, bo znałem też jego partię w pewnym sensie. Jakoś to przeszło. On wdrób do mnie mówi, co się stało? Ja mówię, wiesz, nie wiem, chyba mi się spodobały twoje frazy i chciałem sobie popisać się. I teraz przychodzi trzeci akt, kiedy jest słynny duet, prawda? Amaro Sol zaczyna się i ja opuszczam pięć taktów i wchodzę od razu na taki wysoki ton si bemol i trzymam, bo zauważyłem, że jednak ręka dyrygenta jest zupełnie gdzie indziej. Ale w końcu razem skończyliśmy, dyrygował Wicherek. I on przychodzi po przedstawieniu i mówi, no nie rób takich fermat. Przecież co ty, no. A to zadziałały te proszki, niestety. I ten zastrzyk, który... Także ja zawsze jestem przeciwny, jak ludzie mówią, a to wezmę sobie to, przed przedstawieniem. Nie, nic nie trzeba brać przed przedstawieniem. My mamy okropne nerwy, śpiewacy. Wszyscy są zdenerwowani, bo dlaczego? Dlatego, że jeżeli sala ma 2000 osób, prawda, widzów, to wszyscy się znają na śpiewie. Nie mówię o technice, ale jeżeli tenor, czy sopran, czy ktokolwiek inny źle zaśpiewa fałszywie, zaśpiewa z chrypą i tak dalej, to wszyscy widzą, wszyscy słyszą, prawda? Natomiast w teatrze dramatycznym, to jeżeli ktoś ma chrypę i mówi z takim głosem i tak dalej, to każdy myśli, a może to rola jest. Tak ma być, tak. Tak ma być. To była Toska. To w takim razie spróbujmy jeszcze przebiec myślą parę takich operowych tytułów, które w pana karierze wyznaczyły ważne punkty. Bo Toska to także Hamburg, 67 rok, prawda? No a Halka? W Halce nie mieliśmy jakichś specjalnych trudności. Natomiast Halka mi się zawsze kojarzy z dwoma nazwiskami. Mianowicie z panem profesorem Bronisławem Dąbrowskim, który reżyserował otwarcie Teatru Wielkiego. 65 rok, Warszawa. Tak, i to był pan warszawski debiut. Tak. Ja debiutowałem wcześniej. Ale nie w Teatrze Wielkim. Nie, jeszcze no tak, w Romie tak, wtedy. W Romie. Debiutowałem w Trawiacie. Dyrygował Zdzisław Górzyński i śpiewała wspaniała śpiewaczka. Chyba później na świecie nie spotkałem tak przeżywającej, ale w sposób artystyczny, pięknie śpiewającej Trawiaty, jak była Zofia Rudnicka. Mało kto pamięta to nazwisko. To była żona Henryka de Bicha. Ona niestety odeszła dosyć wcześnie i to był mój debiut tam. A drugie przedstawienie to było Straszny Dwór i pamiętam, przyjechałem i zobaczyłem na afiszu, że Zbigniewa śpiewa Bernard Ładysz, a to było w ogóle, Bernard Ładysz już wtedy był legendą i ja pamiętam, przyszedłem do garderoby, usiadłem sobie grzecznie, przedstawiłem się, że się nazywam tak, no i zaczynam się charakteryzować, a Bernard patrzy na mnie i mówi, a ty czego sobie tam nakładasz coś na ten? Bardzo dobrze wyglądasz, normalnie dorysuj sobie wąs i wychodź na scenę. I to było taka, stąd zaczęła się nasza długoletnia, wspaniała przyjaźń z tym, no w moim przekonaniu, głosem stulecia. A jeśli chodzi o Halkę, to właśnie pamiętam jak dziś, że pan profesor Stopka pokazywał mi, jak to góral sobie tam tę ciupagę podkłada, ja to i tak dalej. I pamiętam, że w pewnym momencie stała Wicula, jego żona, a córka Wodzinowskiego, malarza. I on mówi do mnie, ty tu długo nie pobędziesz, mówi, ty jedź do Wiednia i zmiataj stąd. Także pan profesor Stopka był, to z tym mi się kojarzy Halka zawsze. No i z Sławem Górzyńskim, który dyrygował fenomenalnie tym przedstawieniem. I za każdym razem, kiedy go pytałem, mówię, dlaczego? Bo inni dyrygenci się pocą.
a on nie. Ja nie spotkałem, że czy dyrygował Carmen, czy co innego, czy Halkę właśnie, czy Straszny Dwór. Nigdy nie był spocony. I ja mówię, a dlaczego ty się nigdy nie pocisz? A on mówi, bo ja nie gram, oni mają się pocić. A ja tylko stoję i ruszam sobie palcami. Także. Aj, to dotknął pan takiego wątku, o którym się właściwie nigdy nie mówi, a który gdzieś... Także w moim wyobrażeniu o tym, co dzieje się na scenie operowej, pojawia się, to właśnie jest to kwestia fizjologii. Nieprzyjemny temat? Nie, dlaczego? Myślę, że nie spotkałem, żeby ktoś miał jakieś problemy fizjologiczne na scenie. No nie, to jest pocenie się. To jest ślina czasami. Tak, no? To się dzieje. Ja miałem takiego śpiewaka w pewnym teatrze, jeszcze wtedy zachodnio-niemieckim, który naprawdę trzeba było daleko od niego stać, bo fontanny były. To była jakaś, przypominam sobie, że taki mój kolega bas, jak z nim śpiewał, to powiedział, że to był Wasser śpiew. Znaczy wodny śpiew. Tak, i on mówi, będę stał za nim. I faktycznie stał cały czas za nim. To są na scenie takie sytuacje, że człowiek się chowa. Ja przypominam sobie przedstawienie w San Francisco, kiedy były kostiumy z Metropolitan Opery przywiezione i śpiewaliśmy Borysa Godunowa. A śpiewałem tego Dmitra Samozwańca i przysłali mi kostium zupełnie kogo innego. I on był za ciasny. I tam jest ten Dymit Samozwaniec, jak śpiewa Maryna i tak dalej, on klęka. No i ja przyklęknąłem i całe spodnie rozpruły się wewnątrz. I teraz, proszę pana, to jest straszliwy kłopot, bo jeżeli wstanę, to będzie publiczność widziała, że mam tutaj gołe nogi. No więc ja na tych klęczkach wszedłem za fontannę. I stamtąd za tej fontanny śpiewałem. Reżyser, który stał cały czas do mnie, pokazywał, żebym poszedł do przodu, a ja nie, twardo stałem tam, no bo przecież sytuacja. I ta Maryna przed tą fontanną, a ja za tą fontanną. No i później po premierze on przychodzi, ja mówię do niego, zobacz, co się stało. Mówi, ojej, no to świetnie wybrnąłeś. Czytam recenzję, że w historii słowiańszczyzny bycie przy fontannie mówi o wielkim uczuciu. I to tak zrozumiał krytyk, że to było świetne, że to była dyskretna scena miłosna, że bez tych nachalnych obejmowań i tak dalej. A to po prostu zwykłe, przepraszam, portki spowodowały. No proszę, zawsze można sobie dopisać jakąś interpretację. W tym przypadku... No, całkiem intrygującą, powiedziałbym. 25 minut po godzinie 10. Café Muza, 2 stycznia w Dwójce. Maestro Wiesław Ochman jest państwa i moim gościem. Myślę, że zrobimy teraz drobną cezurę. Teraz ta muzyka, którą pan zaproponował na rozpoczęcie naszego spotkania, a dla państwa niech będzie to także sygnał, że można dzwonić, można pisać. 22 645 22 22 Klaudia Baranowska. Ze słuchawkami na uszach przy telefonie. My również już za moment. A co to będzie? To Benny Goodman i słynne Sing Sing. Te bębny to znamienita postać. Tak, Gene Krupa. No, pan Krupa po prostu. Bardzo wesoły człowiek. No i talent. Jednak przy takim, że tak powiem, technicznie doskonałym, przepraszam za słowo, bębnieniu, to trzeba mieć to w sobie. Ten rytm trzeba mieć w sobie. Na to nie ma rady. To jest coś szczególnego. I to jest, wtedy nazywamy to talentem. A wybrał pan Sing 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 z Bennym Goodmanem, bo? Dlatego, że bardzo to lubię i to jest... Myślę, że ta orkiestra gra znakomicie, a już sam Benny Goodman jest mistrzem, prawda, na klarnecie. I to jest coś takiego, co pobudza. Ja mam nadzieję, że państwo się już rozbudzili całkowicie. O, żeby pan wiedział, telefon już się urywa. Tak, w każdym razie bardzo to lubię. Tym bardziej, że autorem tego jest no, taki pan, którego bardzo lubię na estradzie. I Louis Prima, który to napisał, prawda? On to pierwszy wykonał. A poza tym to jest bardzo dowcipny człowiek na scenie. Jak się go obserwuje, bo są oczywiście w internecie jego nagrania, to był taki...
taki, nie chcę, chcę powiedzieć... Showman? Tak, showman. Entertainer. Bo na przykład Frank Sinatra, czy powiedzmy Johnny Cash, czy inni, czy Dean Martin, to oni robili to z pewnego rodzaju powagą, a on po prostu się straszliwie bawił. To było coś nieprawdopodobnego. On tańczył, skakał, później brał trąbkę, trąbił. To jest imponujące, dlatego że on to po prostu żył tym. Przy telefonie pani Krystyna, nie możemy już dłużej państwa trzymać w niepewności. Dzień dobry, pani Krystyno. Halo? Halo, halo? No, chyba pani Krystyna nam się nie pojawi, przynajmniej nie w tym momencie. To może pan Piotr z Krakowa? Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry. Ja jestem taką kopalnią, bo pracowałem w Filharmonii, także waszych gości przeważnie splatam z różnymi historiami krakowskimi i z panem Wiesławem mam taką też, na pewno moją sylwetkę też pamiętam, bo się tam rzucałem oczy dość, bo pracowałem na zapleczu i była taka historia, że jest oratorium i jest kwartet. Wspomnę tylko imiona, żeby nazwić, nie, tam była pani Izabela, pani Ewa, pan Wiesław i jeszcze jakiś bas, nie pamiętam jaki bas, zdaje się, że ten bas był Niemcem, także uszło mi uwagi, jak się nazywa. Ale jest taka historia, że pani Izabela, ponieważ była na początku kariery i jeszcze miała straszną tremę. A pan Wiesław doskonale rozwiewał te wszystkie tremy, opowiadając jakąś anegdotę czy jakiś dowcip. No i jest taka sytuacja, że pani Izabela, słuchajcie, ja nie mogę śpiewać, ja myślę, to zatyka mi głos, uciekł tego, a pan jest sam spokojnie. Panie Piotrze, niech pan idzie do apteki, niech pan kupi Olbas. Olbas to jest dobre na ten, ona sobie to posie, to jest ziołowe, to jej nie zaszkodzi, nic takiego nie będzie i będzie śpiewała. Tylko niech pani pomyli z Always, bo wtedy były modne Always, bo była z taką pewną dozą niepewności. No i oczywiście wszyscy gruchnęli śmiechem. To było w takiej ciasnej garderobie. Nie wiem, jak oni się tam mieścili, bo myśmy się w dwójkę mieścili w tej garderobie, myśmy oddawali garderobę. To już po treningu w Metropolitan ciasne garderoby jakoś. Też, tak? Tak. Oni to znają. No i to było coś cudownego, jak to wszyscy gruchnęli śmiechem. No oczywiście cała trema minęła. No i tak, pan Ochman zawsze rozwiewał te wszystkie tremy, jak ktoś miał. On nigdy nie miał tremy jakoś. Dziękuję panu bardzo, pozdrawiam serdecznie. Jednak tremę to mam. To jest, trema nie opuszcza. To jest, cały czas jest. No właśnie, chciałem zapytać, czy to prawda, czy pan tak znakomicie robi wrażenie człowieka pozbawionego tremy? To znaczy, jednak mam tremę, to jest nieprawda. To na początku pracy artystycznej myślę, że artysta ma mniejszą tremę. Jeżeli już coś osiągnie, to jednak istnieje takie przeświadczenie, wychodząc na scenę, że ludzie oczekują czegoś szczególnego od kogoś, kto coś osiągnął. I w związku z poczucie odpowiedzialności rośnie. I to jest ta trema jest, a tam w tym Krakowie oczywiście tak, ja w tym Krakowie, to, tam w ogóle w tym Krakowie to jest cudowna sprawa, dlatego że już pomijam fakt, że kocham Kraków i tam studiowałem, tam poznałem żonę i tak dalej, ale muszę powiedzieć, że myśmy z Misoną chyba w 1976 roku, to znaczy Krzysztof Misona zainicjował całą akcję zbioru pieniędzy na odnowę zabytków Krakowa. Na tej bazie później powstał ten Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i przypominam sobie, że byliśmy wtedy u takiego sekretarza partii, który decydował i on wtedy powiedział tak, nie będzie żadnych darmowych biletów, wszyscy muszą zapłacić. I faktycznie zebraliśmy sporo pieniędzy, ja wtedy śpiewałem, Krzysztof Misona dyrygował i w uznaniu tych zasług mamy takie plakietki na murze Muzeum Archidiecezji, że społeczeństwo Krakowa dziękuję i to jest moje nazwisko, tam Krzysia Misona, jeszcze Sława Rzepińskiego, mojego mentora malarskiego i tak dalej. No i ja sobie idę plantami i idzie mój kolega z AGH i patrzy na mnie i mówi, Wiesiek, ty żyjesz? Ja mówię, no żyję. A on mówi, dlaczego tak? A on mówi, jest plakietka na murze archidiecezji. Ja mówię, a co jest napisane świętej pamięci? A on mówi, nie. Ja mówię, no to jednak nie. W Polsce, jeżeli ktoś ma coś, jakąś plakietkę, to znaczy już... ludzie są przekonani, że on tego nie przeczyta. I podobnie jest na tym muzeum w Wilnie. Tam też jest plakietka z podziękowaniem, bo myśmy, Romuald Dymski, ja i
i jeden pan konsul Konopka, to oni, myśmy zorganizowali aukcję dzieł sztuki polskiej w Konsulacie Generalnym Rzeczpospolitej w Nowym Jorku i przekazaliśmy tam, pamiętam, pierwsze 40 tysięcy dolarów na remont tego muzeum. I w związku z tym są te plakietki. I tam, jak zostaliśmy zaproszeni przez ministra kultury, żeby zobaczyć, jak to zostało pięknie odrestaurowane, naprawdę pięknie odrestaurowane. I tam jest dyrektorem pan Rimantas Szalna, poeta też. I on wtedy, jak siedzieliśmy, to on powiedział, że wie pan, no jeszcze tu jest taki problem, że tu jest dozorca, który ma te trzy małe pomieszczenia i nie można go wykwaterować tu, bo to jest, bo te trzy pomieszczenia integralnie były związane z tym budynkiem. Tak. I wtedy ja z tym Romualdem Dymskim, ja mówię, słuchaj, mówię, ile kosztuje takie mieszkanie dla niego? Mamy 20 tysięcy dolarów. No więc myśmy się porozumieli z Nowym Jorkiem, z Nowym Dziennikiem i po prostu wzięliśmy kredyt na konto następnej aukcji i kupiliśmy mu te mieszkanie, ale przed tym ten Romuald Dymski mówi, słuchaj, będą mnie pytali, musimy pójść do niego zobaczyć. No i poszliśmy tam do tego pana dozorcy. On już był tak pod wpływem lekkim C2H5H i mówi, a który to z panów jest ten Ochman? No więc ja się przyznałem, a on mówi do mnie, panie zlociutki, zrób pan coś, żeby ja się stąd wyprowadził. Tu proszę pana ani się napić, ani wyspać, tylko wycieczków i wycieczków i wycieczków. Także zrobiliśmy mu przyjemność i kupiliśmy to mieszkanie. Maestro Wiesław Ochman, gość Cafe Muza, a państwo dzwonią. Mamy kolejne dwa telefony. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Krzysztof Pawlik z Wrocławia. Dzień dobry. Kłaniam się panom. O dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Odbywała się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wystawa poświęcona Grotgerowi. I na tej wystawie był także obraz, oczywiście Grotgera, z kolekcji pana Wiesława Ochmana. Bardzo się ucieszyłem. A w tym dniu, w którym widziałem ten obraz, nasz chór Uniwersytetu Wrocławskiego śpiewał pieśni historyczne, pieśni patriotyczne. Koncert daliśmy w tymże muzeum. I druga sprawa. Chciałem powiedzieć o wielkim sukcesie, jaki odniósł pan w Busku Zdroju podczas pierwszego festiwalu muzycznego w lecie. Byłem tam wtedy na kuracji i oczywiście na koncert poszedłem. Koncert jak zwykle wspaniały, ale reakcja jednej osoby z publiczności. Była to osoba, która nie wyglądała na inteligenta i melomana, zachwycona, mówi, teraz to ja już będę zawsze chodziła na koncerty u siebie w Łodzi. Twierdzę, że to był wielki sukces pana. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. A z tym Buskiem to była historia z pierwszym. Przyjechałem do tego oczywiście Krysię Jamros, bo to jej imienia jest ten festiwal. Znałem bardzo dobrze i śpiewałem z nią wielokrotnie, ale przyjechaliśmy do tego Buska i była ta koszmarna ulewa, ale no koszmarna ulewa, po prostu, jak się to mówi, oberwanie chmury, potoki wody. Nie wiem, gdzie jest ta dyrekcja. Pierwszy raz jestem w Busku Zdroju. Potoki wody płyną przez ulicę i jedyny człowiek, który idzie, to jest pan, który ma podwinięte nogawki spodni do kolan, idzie w wodzie i pcha poloneza. I ja pytam się go, mówię, dzień dobry panu, proszę pana, gdzie tu jest dyrekcja festiwalu? A on mówi, proszę pana, ja jestem dyrektorem, nazywam się Artur Jaroń i niech pan pojedzie prosto i tam jest budynek na prawo. I tak poznałem dyrektora festiwalu w Busku. Nie zaproponował pan podholowania? No chciałem mu pomóc, ale on mówi, nie, wie pan, ja sobie dam radę. Także tego typu historyjki się wiążą z Buskiem Zdroju. To teraz poprosimy kolejną słuchaczkę. Dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Mówi Urszula. Dzień dobry. Chciałam życzyć panu redaktorowi i mistrzowi w nowym roku wszelkiej pomyślności tego, żeby był bardzo udany, lepszy niż ten odchodzący. I przede wszystkim dużo zdrowia. Panu redaktorowi chciałam życzyć tak fantastycznych rozmów w Cafe Muza jak ta dzisiejsza. Zresztą zawsze są fantastyczne.
A mistrzowi, maestro, chciałam życzyć wielu wspaniałych, udanych koncertów. Podziwiam pana za niezwykły głos. Podziwiam też za nieprawdopodobne poczucie humoru i formy. I chciałabym poprosić pana o zdradzenie tajemnicy. Co trzeba robić, żeby być w tak znakomitej formie? Przede wszystkim bardzo dziękujemy za życzenia i pani też życzymy wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim radości i żadnych kłopotów i żeby wirusy panią omijały szerokim łukiem. Jeśli chodzi o to, co trzeba robić, wie pani, ja żyję normalnie. To znaczy nie palę papierosów, nie piję alkoholu i jak gdyby... Nie staram się, to może brzmi trochę dziwnie, ale nie staram się najadać. Ja po prostu jestem bardzo wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o to i po prostu nie przejmować się za bardzo sprawami, których i tak nie damy rady rozwiązać. Pani Urszula, bardzo dziękujemy. Ja również serdecznie pani dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku, wszystkiego najlepszego. Ale skoro mowa o pana takich życiowych predyspozycjach, jeden z moich znajomych, kiedy dowiedział się, że będę z panem miał zaszczyt i przyjemność rozmawiać w Café Muza, powiedział, a Wiesław Hoffman, człowiek spełniony. Wie pan, no chyba w pewnym sensie ma rację. Ja nie chcę przyznawać się, że to jestem taki skromniutki i tak dalej. Ja po prostu uważam, że bardzo dużo osiągnąłem. Biorąc pod uwagę własne możliwości, jednak stosunki społeczno-polityczne, które były, bo myśmy, mało kto wie dzisiaj, że myśmy musieli prosić o paszporty. Była trzyosobowa komisja w Fagarcie, który bardzo dużo dobrego zrobił, ta Polska Agencja Artystyczna, no ale oni decydowali, czy się wyjedzie, czy nie. Była to decyzja urzędnicza. Tak, urzędnicza. No i trochę polityczna, bo do paru tam miejsc mnie nie puszczono. Po prostu powiedziałem, że to są wrogowie ojczyzny, no więc nie pojechałem. Mogą być gorsi. Tak, mogli być gorsi wrogowie niż Stany Zjednoczone? Nie, to chodziło wtedy o Izrael. Tak, więc myśmy wtedy popierali działalność arabską i Izrael był, prawda, na cenzurowanym. Tak, i więc... To było, wtedy było dosyć trudno. Jeżeli ja dzisiaj komuś mówię z młodych ludzi, że no nie miałem paszportu, to oni patrzą na mnie jak na jakiegoś dziwaka. Albo jak mówię, że nie było można kupić czegoś tego, to oni mówią, to dlaczego nie poszedłeś do Super Samu? Więc oni sobie nie zdają sprawy, jakie to były warunki. Było bardzo trudno. Proszę pana, do tego stopnia, że pierwszy samochód, który kupiłem za granicą, musiałem mieć zezwolenie Ministerstwa Obrony Narodowej. I ale tam to jest... co, pan czołg kupował jakiś? Nie, no to wie pan, czołg nie. No, mogę wymienić, no, Mercedes po prostu, pierwszy samochód, więc w związku z powyższym musiałem prosić o zezwolenie. Później oczywiście trzeba było zapłacić wysokie cło i wtedy już się jeździło. Ale to była niebezpieczna sytuacja, bo gdzie tylko zatrzymał się ten samochód, to była grupa ludzi, którzy oglądali, bo tych samochodów prawie wtedy nie było. Teraz to jest śmiesznie, brzmi to, ale jednak jak jeździłem między Warszawą na przykład a Hamburgiem, to cały czas oczywiście słuchałem tej muzyki, bo to jedyna rada była, żeby nie zasnąć, bo to kawałek drogi był. U nas nie było żadnych autostrad, natomiast w Niemczech, w NRD to była taka autostrada budum, 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 budum. No tak, to jeszcze tak. Tak, tamte. A już tuż później, przedwojenne. Tak, a później jak się już przejechało, te zasieki wszystkie, te wieżyczki z karabinami maszynowymi w NRD i tak dalej, to wtedy już się wjeżdżało zupełnie w inny świat. To była po prostu taka autostrada, no... Jak stół. Jak stół, tak. I do Hamburga. I do Hamburga, tak. Hamburg, rok 67, to? To Toska. I to trochę, muszę powiedzieć, że to jest związane z niezwykłym przeżyciem, dlatego że wylądowałem w Hamburgu i patrzę, jest afisz opery. I patrzę, a tam jest napisane Edith Lang, to była świetna sopranistka, Tito Gobi i Wiesław Hoffman.
oj, myślę sobie, to ja wracam do domu z powrotem. Tito Gobbi to była przecież legenda, to chyba jeden z największych barytonów świata, można by wymienić Aldo Proti, Tito Gobbi, prawda, i Ettore Bastianini, to no, super głosy. I on się okazał fenomenalnym kolegą. To był już wtedy, on miał już swoje lata i tak dalej, to był skarpia przykładowy. To był w ogóle wzorzec. I on po każdym przedstawieniu w operze w Hamburgu chodziliśmy do takiej restauracji, nazywała się Stefan Skeller. I to schodziło się po schodkach i tak dalej. I tam są nasze zdjęcia do chwili obecnej, bo kolega mi dzwonił, że jest twoje zdjęcie jest i tak dalej. No i myśmy tam zasiadali. Tam podawano świetne muszle i tak dalej. I on wtedy mi, no, rozmawialiśmy i on powiedział, słuchaj, masz kawał pięknego głosu, uważaj, bo będziesz miał teraz zaproszenia z różnych teatrów, uważaj, żebyś szedł w pracy do przodu, a nie do góry. Więc ja nie bardzo zrozumiałem, prawda? A on mi wytłumaczył, że słuchaj, możesz wystąpić jeden raz we wszystkich teatrach świata, ale to nie jest kariera. Musisz wracać do tych teatrów. Musisz zostawiać ślad artystyczny, który spowoduje, że będą cię chcieli na nowo zobaczyć i spotkać się ze swoją sztuką. I po prostu ja to zastosowałem. Szereg rzeczy odmawiałem. I też jeszcze powiedział, słuchaj, artyście na początku najtrudniej jest nauczyć się mówić nie. I faktycznie mówi, będę cię ciągnęły jakieś role, bo ładnie wygląda się na scenie i tak dalej. Odmawiaj. Sprawdź swoje możliwości wokalne i według tego klucza kieruj się swoją karierą. To był wspaniały, wielki człowiek. Później jak napisał takie wspomnienia My Way, to mi przysłał książkę tam z dedykacją i tak dalej. Także to było takie pierwsze spotkanie z wielkim światem, bo debiutowałem wcześniej w operze w Monachium. To była Traviata. To była Traviata, tak. I debiutowałem z Tereszą. Najpierw śpiewała Hilde Güden. To była taka wielka gwiazda austriacka. Ona już praktycznie rzecz biorąc kończyła karierę, ale pięknie śpiewała. To było piękne przedstawienie. I później przyjechała Teresa Stratas. Ja wtedy zbierałem pieniądze na mieszkanie dla mojej mamy, bo wtedy można było kupić za dolary. Na drugi dzień miało się mieszkanie, prawda? I takie większość takich dóbr nieosiągalnych. Tak, tak, tak. I ja wtedy zbierałem te pieniądze, tak ciułałem, że tak powiem, żeby mamie kupić mieszkanie. I proszę sobie wyobrazić, że ona, Widula, zemdlała. Zaczęła śpiewać Estrano, Estrano, Teresa Stratas, wielka śpiewaczka, chyba najlepsza aktorka wśród śpiewaczek operowych. I ona Estrano, Estrano i tam zaczęła i zemdlała. Po prostu ona przyleciała z San Francisco. Ten jednak różnica czasów spowodowała i ona na drugi dzień śpiewała. No i przypominam sobie, że staliśmy za kulisami, ona upadła i stał Fischer Dieskau, bo on śpiewał ojca. I inspicjent mówi, co robić? A Fischer Dieskau mówi, kurtyna. I spadła kurtyna, przedstawienie przerwano i Fischer Dieskau do mnie mówi, nie zapłacą nam, bo się nie skończył pierwszy akt. No i później była inna sopranistka. I już te przedstawienie dokończyła. Ja oczywiście z Teresą Stratas spotkałem się później, bo nakręciliśmy film Carewicz, nakręciliśmy Salomę z nią i nakręciliśmy Eugeniusza Oniegina. I ona we wszystkich tych rolach no, była rewelacyjna. Zwłaszcza zaimponowała mi w Salomę, bo myśmy Salomę, oczywiście film robi się z playbackiem, prawda, bo nie sposób. Tak. I ona mi zaimponowała jedną sprawą, mianowicie myśmy wszyscy nagrali bez niej, bez Salome. Tylko był po prostu jej głos był nieobecny. I ona to zsynchronizowała później. Dyrygował Karl Böhm. I ona to zsynchronizowała perfekcyjnie, dlatego że ona nie miała głosu na Salome, prawda? To był głos liryczny. I zrobiła to rewelacyjnie. I zagrała tę Salome. Czyli wszystko Salome, w postsynchronach. Tak, to była rewelacyjna. A jeszcze miałem takie, jak kręciliśmy, a reżyserował Götz Friedrich, z którym bardzo dużo pracowałem i to był dyrektor w Deutsche Oper w Berlinie Zachodnim. I jak tam był taki tenor starej daty już i świetnie śpiewający tego Heroda i on
ponieważ ujęcia w filmie są z różnych kamer, tak, prawda? I się powtarza to samo. I on przyszedł do mnie i mówi, panie Ochman, coś tu się niedobrego dzieje. Ja mówię, co się stało? Oni zapomnieli, że ja już to śpiewałem. No tak, inne pole doświadczeń artystycznych. Jest za 9 minut godzina 11. Jeszcze dwie rozmowy telefoniczne w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, Wiesława Strzałecka przy telefonie. Dzień dobry. Proszę pana, ponieważ skończył pan AGH, jest pan z wykształcenia magistrem inżynierem chyba metalurgii, o ile pamiętam. Ceramiki. Zapewne równolegle musiał pan zacząć pobierać lekcje śpiewu. Jak to się stało? Jak to dobre anioły skłoniły, że profesjonalnie pan był w stanie jednak zakończyć, znaczy przenieść swoją profesję z inżynierstwa do śpiewu, i że no, Bogu dzięki, bo ja jestem pana wielbicielką od lat. Troszeczkę później się urodziłam, bo w 67 roku zaczynałam Politechnikę Warszawską z kolei, ale znając kolegów z kolei też doskonałych śpiewaków z mojego rocznika czy późniejszych, wcale to tak łatwo nie jest przejść z jednej profesji do drugiej. I proszę mi powiedzieć ten kawałek swojego życia, które pan świetnie opowiada, i nie wiem, czy pan już napisał swoje wspomnienia, czy nie. W każdym razie bardzo proszę o te wspaniałe opowieści, bo one są bardzo interesujące i ma pan bardzo dużo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Ale ten kawałek prosiłabym, żeby pan teraz powiedział. Dziękuję. Więc ja oczywiście prowadzę taką rozmowę z panią Agnieszką Malatyńską, która napisała piękną rozmowę z Antonim Witem, i więc może to się ukaże kiedyś, ale chciałem powiedzieć, że to było tak. Ja chciałem pójść do szkoły muzycznej numer jeden i poszedłem tam i oczywiście mnie przyjęto, ale pani dyrektor powiedziała, że są zajęcia od godziny 8 do 12, a ja byłem na akademii. Wobec tego musiałem zrezygnować i ona wtedy powiedziała, pójdzie pan do ogniska muzycznego, raz w tygodniu będzie pan miał zajęcia muzyczne, a poszedłem do pana profesora Gustawa Serafina i to było na ulicy Pędzichów. Podszedłem pod drzwi i tam był taki dzwonek, drn, drn, ale usłyszałem jakiegoś tenora, który według mnie śpiewał rewelacyjnie. No to ja mówię, to nie mam co tu szukać. Wróciłem do akademika. Później następny dzień poszedłem też. Też trafiłem na kogoś, kto świetnie śpiewał. I wróciłem do akademika. I w tym czasie mieszkałem z trzema Koreańczykami. Bo wezwał mnie prorektor, powiedział, proszę pana, pan koledzy pana chwalą, że jest pan bardzo miłym kolegą i tak dalej. A poza tym ma pan jedną cechę, że mimo, że jest pan z Warszawy, mówi pan zupełnie dobrze po polsku. W związku z powyższym będzie pan z Koreańczykami mieszkał. I ja mieszkałem z tymi Koreańczykami. I w pewnym momencie zjawił się w drzwiach niezwykle dystyngowany, pięknie wyglądający pan, wysoki, szczupły, miał taką gołębią fryzurę, jasne włosy, piękne, i mówi, który z panów jest Wiesław Ochman? No, żaden z Koreańczyków się nie przyznał. Padło na mnie. Ja mówię, że ja jestem. Proszę pana, pan miał do mnie przyjść na lekcję. No więc ja mówię, że ja przyjdę jutro. Nie, 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 mówi, jedziemy. I pojechaliśmy tramwajem do niego do domu i on chciał się zorientować, jaki ja mam materiał głosowy. I mówi, co pan zaśpiewa? No ja chciałem swój numer popisowy pod tytułem Szła dzieweczka do laseczka, a pan profesor był człowiekiem starej daty i mówi, jak proszę? Ja mówię, Szła dzieweczka do laseczka. On mówi, sama? Proszę pana. No i zaśpiewałem Sul Mare Lucica, prawda? Santa Lucia. I tak się zaczęło. Czyli to sztuka się o pana upomniała tak naprawdę i z powodzeniem. Jeszcze ostatnia rozmowa, pani Krystyna. Pani Krystyna, tylko proszę w minutę się zmieścić, dobrze? Tak, bardzo się, bardzo się postaram. Chciałam się w ogóle rozłączyć, bo to rozmowa z panem to jest zajmowanie pana czasu. To jest jak z naszym papieżem, który mówił do nas coś mądrego, a tłum ryczał, zostań z nami, i zagłuszał go. Więc króciutko, byłam z mężem na tym koncercie w Filharmonii Świętokrzyskiej i bardzo, bardzo dziękujemy. Było cudownie. I pana prowadzenie, śpiew, i te panie śpiewające, i orkiestra. Było po prostu, no i pana
pana dowcipy ze skośnookim na dworcu i pałka za pałka, dwa kije i tak dalej, zabawa w chowanego ze zwierzętami, to po prostu było bajeczne i nigdzie się nam na szczęście nie spieszyło. Więc bardzo, było po prostu cudownie. No i dzisiejsza uczta duchowa, że ponownie pana słyszę. Bardzo dziękuję i nie zajmuję czasu. Życzę wszystkiego dobrego i marzę, że będę słuchać pana jeszcze. Dziękuję bardzo. Serdecznie panią pozdrawiam. Dziękuję bardzo. I tak z pewnością będzie, bo co prawda nasza rozmowa dobiega końca. Zostały nam 4 minuty. Musimy podjąć strategiczną decyzję, czym się pożegnamy. Mam do zaproponowania Buona Sera Signorina. O tym rozmawialiśmy, ale wolałbym, żeby to było albo Funiculi Funicula w pana wykonaniu, albo aria Cavaradossiego z pierwszego aktu. No w tym wypadku zostawiam decyzję panu. Dobrze, postaram się dokonać najlepszego wyboru. Drogi mistrzu, w tym roku obchodzi pan taki w miarę okrągły jubileusz. Już niebawem. Wie pan, no muszę pana zmartwić. Ja w ogóle nie patrzę na swój PESEL. I wie pan co, my byśmy też nie patrzyli, gdyby nie fakt, że pan jest równie młody jak dwójka. Dziękuję bardzo. Tak? Tak. A, to gratuluję. Także jesteśmy z panem równolatkami. Bardzo się cieszymy, że będziemy wspólnie świętować w tym roku. Nie wątpię, że będzie pan naszym gościem nie tylko w studiu dwójki, ale także i może nawet przede wszystkim w swoich wspaniałych kreacjach i interpretacjach wokalnych. Dziękuję bardzo, a wszystkim państwu, wszystkim słuchaczkom i słuchaczom życzymy, no przede wszystkim wielkimi, ogromnymi literami zdrowia. Życzymy zdrowia panu mistrzu także i przede wszystkim i tego niekończącego się spełnienia artystycznego i we wszystkich dziedzinach życia i sprawach, które są dla pana ważne. Klaudia Baranowska. Bardzo dziękuję. Klaudia Baranowska odbierała telefony od państwa. Elżbieta Malinowska realizowała i realizuje nasz program. Ja nazywam się Andrzej Sułek. Moim i państwa gościem był Wiesław Ochman. I proszę państwa, tej rozmowy będą państwo mogli wysłuchać i obejrzeć ją na naszej stronie internetowej. Pewnie już dziś wieczorem powrócić do tego spotkania z naszym mistrzem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.